Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 238. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Partnerem odcinka jest Health Labscare, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku prezentownika 2022. Jest to miniseria poświęcona pomysłom na świąteczne prezenty. Co jest dosyć logiczne i mogliście to pewnie wywnioskować z nazwy. W zeszłym tygodniu przywitałam się z Wami w tym Nastroju Świątecznym po raz pierwszy. Był to odcinek poświęcony przeróżnym rzeczom, produktom i markom, które Wam polecam i podsuwam. Jako pomysły na prezenty. Natomiast zgodnie z zapowiedzią dzisiaj pora na dział emocje, czyli na rzeczy, które są nienamacalne i nie można ich schować do pudełka. Choć oczywiście nasza kreatywność pozwala nam na to, by taki prezent nieco bardziej abstrakcyjny w piękny sposób zapewne zapakować. Warto dodać, że prezentownik z zeszłego roku jest nadal bardzo, ale to bardzo aktualny i napakowany pomysłami i inspiracjami, dlatego serdecznie Was do niego zapraszam. Wydaje mi się, że sensowne będzie też posłuchanie najpierw odcinka z zeszłego tygodnia, bo robię tam wstęp o tym, jaka jest moja filozofia obdarowywania najbliższych, ale jednocześnie mam wrażenie, że ten odcinek dzisiejszy może istnieć w Waszym życiu niezależnie, bo jest osobną kategorią, samą w sobie. Moim zdaniem, najlepsze rzeczy w życiu, no właśnie, to nie są rzeczy. Dlatego dzisiaj opowiem Wam o prezentach, których nie można dotknąć o doświadczeniach o upominkach niematerialnych, rozwojowych lub Rozrywkowych, ale też takich, które łączą te wszystkie aspekty. Najlepsze, co możemy podarować bliskim, to mimo wszystko jest czas i uwaga. Czasami to będzie czas spędzony wspólnie, innym razem po prostu czas dla siebie samego. Chciałabym powiedzieć Wam, że nie daję w tym odcinku konkretnych rekomendacji. Tylko bardziej chciałabym podsunąć Wam pomysły, idee, inspiracje. Znajdziecie oczywiście w opisie przykładowe polecajki konkretnych usług, ale chciałabym, abyście dobrali wszystko do swoich potrzeb, do swojej lokalizacji i do swojego budżetu. Ja mam nadzieję, że przez te kilkadziesiąt minut uda mi się Was zainspirować i przekazać Wam. Moje nastawienie i moją intencję obdarowywania bliskich w ten nieco mniej materialny sposób z okazji świąt. Po raz kolejny czeka nas kilka kategorii. Pierwsza kategoria to będzie rozwój, druga to będą pasje, następnie emocje, wspólny czas, zdrowie i subskrypcje. I jeśli to wszystko brzmi dla Was dosyć ogólnie, czy też Enigmatycznie, to po prostu zostańcie ze mną, a ja zabiorę was w świat prezentów nierzeczowych. Zaczynamy od kategorii rozwój. Szeroko pojęty samorozwój, to jest taki termin, który zyskał bardzo na popularności w ostatnich latach, co oczywiście uważam za coś pozytywnego. Ja jestem ogólnie fanką tych dobrych trendów. I choć człowiek potrafi wszystko wypaczyć, to ja staram się zwracać uwagę na pozytywy, więc cieszę się bardzo, że samorozwój jest w modzie. Mamy całą masę treści dostępnych za darmo treści podcastowych, przeróżnych artykułów, książek, programów. Ale wydaje mi się, że czasem warto jest zainwestować. W lepsze poznanie siebie i skorzystać z nieco bardziej pogłębionych narzędzi, po to, by pozwolić komuś poznać siebie jeszcze lepiej, ale też, żeby może dać komuś, tutaj już odnoszę się bezpośrednio do prezentów, możliwość stawienia takiego pierwszego kroku ku pracy nad sobą, ku właśnie samopoznaniu. I wybrałam dla Was takie dwa narzędzia, które są jednymi z najcenniejszych dla mnie sposobów na to, by zrozumieć siebie i są ze mną od lat. A mowa o Human Design i o kosmogramie, które to pojawiały się tutaj w odcinkach wielokrotnie. Jeśli chodzi o Human Design, bardzo polecam Wam aplikację My Human Design stworzoną przez Gene Zoe, dzięki czemu będziecie mogli Sami odkrywać przeróżne puzelki związane z tym, kim jesteście, właśnie w tym całym systemie Human Design. Jeżeli jest to dla Was absolutnie totalna nowość, to polecam zajrzeć do wielu odcinków, które są temu poświęcone. Są to głównie odcinki z moją kochaną Asią łożyńską. Jeżeli w przyszłości będziecie mieli taką możliwość, to polecam Wam. Wyczekiwać i ustawiać się w kolejce do Asi po indywidualny odczyt, bo to też jest coś, co Wam rekomenduję z całego serca i polecam każdemu. Human Design to jest taka nasza instrukcja obsługi. Wszystkie osoby, którym przedstawiłam ten koncept, były zachwycone, do tego stopnia, że pamiętam, jak ostatnio jechałam pociągiem i zagadała do mnie bardzo miła para w pociągu do łodzi, mówiąc o tym, że są mega sceptykami, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju tematy ezoteryczne, ale że Human Design naprawdę mega im pomógł w zrozumieniu siebie. Także tutaj, jeżeli potrzebowaliście dodatkowej rekomendacji, druga rzecz, o której mówię, to jest kosmogram, czyli analiza astrologiczna. Uważam, że każdemu to się przyda. Bardzo prawdopodobne, że wasz odczyt Human Design, wasz odczyt kosmogramu, to będą praktycznie te same informacje, no bo to są narzędzia, które mówią o tym, kim wy jesteście od urodzenia, jakby o waszych tendencjach, potencjałach. Ale też wychodzę z założenia, że do każdego przemówi nieco inna forma, także możecie sobie dobrać tutaj narzędzie, w zależności od tego, co. Bardziej z Wami rezonuje. Teraz schodzimy na Ziemię, coś nieco bardziej pragmatycznego, a mianowicie nauka języków. Wydaje mi się, że wiele z nas marzy o tym, żeby osiągnąć jakąś płynność, czy jakiś komunikatywny poziom w językach. Lub w jakimś konkretnym języku, ale to jest bardzo trudny skill do kultywowania w dorosłym życiu, szczególnie jeżeli nie mieszkamy za granicą, już czasy szkolne są za nami, to wymaga szczególnej mobilizacji i samodyscypliny. Ja jestem jedną z tych osób. Języki obce, nauka języków obcych to jest coś, co jest dla mnie bardzo, ale to bardzo istotne. I to, co mi daje taką motywację, to jest zapisanie się na kurs albo korzystanie z aplikacji. Równolegle z kimś bliskim, po to, żeby się wzajemnie motywować. I tutaj moją propozycją jest albo wykupienie komuś kursu językowego, co jest w ogóle super wow, albo na przykład dostępu do wygodnej aplikacji i robienie razem zadań i sprawdzanie, czy druga osoba już e, stawiła kolejne kroki w nauce danego języka. No, moim zdaniem, jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny sposób na to, żeby poprawić swoje umiejętności językowe. Żyjemy w świecie, gdzie przyczyną, w większości chorób jest stres i brak umiejętności zarządzania stresem, dlatego pokuszę się o stwierdzenie, że dla prawie wszystkich ludzi umiejętnością, praktyką, która nam posłuży, jest medytacja. I jeżeli możemy dać komuś możliwość otwarcia się na świat medytacji, tu uważam, że jest to cudowny, cudowny pomysł na prezent. I tutaj mamy kilka możliwości. Pierwsza z nich, która przyszła mi do głowy, to jest podarowanie komuś dostępu do platformy do medytacji, na przykład Headspace. Dzięki czemu będziemy medytować od podstaw, z osobą, która nas prowadzi, będziemy poznawać przeróżne techniki i możliwe, że docelowo się usamodzielniać. Mamy też opcję bardzo fajnego kursu. Medytacji, tutaj już w języku polskim, co też może być bardzo istotne dla osób, które może nie czują się komfortowo, medytując z kimś, kto mówi do nich po angielsku. Oczywiście naszym celem nie musi być osiągnięcie takiej niezależności i już na zawsze medytowanie bez czyjegoś głosu. To zależy od momentu, to zależy od etapu w życiu, zależy od naszych potrzeb. Ale w zależności od tego, czego może oczekiwać i co bardziej będzie komfortowe dla osoby, którą chcecie obdarować, to daję tutaj dwie opcje. Medytacja zmieniła moje życie i naprawdę wierzę w to, że wzbogaci życie wielu nas zestresowanych ludzi w XXI wieku. Przechodzimy do kategorii pasje, co też jest bardzo szerokim terminem, bo Pasji może być bardzo dużo i dziedzin zainteresowań jest nieskończona ilość. Ja zebrałam kilka pomysłów, oczywiście patrząc przez swój pryzmat, ale wierzę w to, że są one dosyć różnorodne. I też ważna informacja, pasja to jest duże słowo. To nie chodzi o to, że każdy z nas musi mieć jakąś niesamowicie wielką zajawkę, ale to mogą być takie małe rzeczy, małe takie. Promyczki ciekawości, które widzimy w naszych bliskich, i czasami tak jest, że są pewne dziedziny, które chcielibyśmy zgłębić, ale zaniedbujemy to na co dzień. Kiedy mamy czas wolny, to odpoczywamy od pracy, często się relaksujemy, albo jeszcze najgorzej, zanosimy pracę ze sobą po godzinach i te nasze hobby, te rzeczy, które gdzieś tam nas kręcą, są po prostu ostatnie w hierarchii. I też wierzę w to, że jeśli słuchamy naszych bliskich, to znamy ich zainteresowanie. Tutaj po raz kolejny odnoszę się do tego, co mówiłam tydzień temu, czyli warto jest naprawdę sobie notować, co mówią do nas nasi najbliżsi, po to, by móc po prostu potem spełniać ich marzenia. A nawet jeżeli nie przychodzą nam do głowy konkretne dziedziny czy aktywności związane z osobami, którym dajemy prezent, to. Podarowanie takiego prezentu jest świetnym sposobem, żeby sprawdzić, co nam się podoba, sprawdzić, co nam się nie podoba, i po prostu spędzić miło czas, czasami w pojedynkę, w jakiejś nowej grupie, a czasami właśnie z bliską osobą. No bo prezenty można przecież kupować w większych ilościach, w duecie na przykład. Ale o tym jeszcze za chwilę. Kilka rzeczy, które odnalazłam i które wpadły mi do głowy, to na przykład warsztaty perfumiarskie. Takie zajęcia zrobienia perfum. Bardzo fajna rzecz, jeżeli obawiamy się na przykład e, co do tego, czy perfumy, które chcemy komuś prezentować będą trafione, no to możemy na warsztacie, lub ta osoba może na warsztacie stworzyć sobie swoje własne, wymarzone perfumy. No moim zdaniem, genialna sprawa. Dla wielu osób, oczywiście, jeżeli ktoś jest totalnie anty, nie nosi takich. Yy... Czy, czy perfumy to akcesorium? Nie nosi takich dodatków zapachowych, to, to może nie jest najlepszy pomysł. Ale ja na przykład mam w swoim gronie wielu znajomych, którzy się bardzo jarają zapachami, i dla nich to był prezent 10 na 10. Kolejna rzecz to coś, co jest może takim już klasykiem, dosyć mocno trendowe. To będą warsztaty z ceramiki albo warsztaty florystyczne. Tutaj bardzo fajny element, czyli to, że mamy jakieś zajęcia manualne. Cudowny sposób na relaks, taka medytacja w ruchu, a przy okazji zyskujemy fajnego skilla, wychodzimy z takich warsztatów ceramicznych z pięknym dodatkiem, z którego możemy potem jeść i pić, więc też super. I właśnie z umiejętnością choćby komponowania pięknych bukietów. Bardzo to jest urocze, moim zdaniem. Następna kategoria tutaj już nawiązuję do jedzenia, więc bardzo się cieszę, bo to jest zawsze mile widziana kategoria, a mianowicie warsztaty baristyczne albo warsztaty somelierskie. Warsztaty baristyczne, czyli robienie kawki. O kawie jest w tym podcaście bardzo, ale to bardzo dużo i ja głęboko wierzę, że super jest wykorzystywać w pełni potencjał kawy, którą kupujemy, szczególnie jeżeli kupujemy kawę bardziej jakościową, to cały szereg czynności i skupienie na różnych elementach, takich jak temperatura, waga, grubość ziaren nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły wpływa na to, że my możemy tej kawy doświadczać w najlepszym jej wydaniu, albo możemy pić średnią kawę, nawet jeżeli. Kupiliśmy bardzo dobre ziarna. Kawę pijemy codziennie, więc super jest po prostu wnieść to doświadczenie picia kawy na jakiś taki wyższy poziom. To nie chodzi o to, żebyśmy stali się baristami, tylko żebyśmy byli takimi domowymi baristami i mogli zrobić najlepszą kawę w danym momencie z tego. Z czym pracujemy? Z tych sprzętów, z którymi pracujemy. Bardzo często jest też tak, że na takich warsztatach mamy szkolenie z różnych metod parzenia kawy i nie wiem, moim zdaniem jest to po prostu fascynujące. Ja kocham kawę i cały ten świat jest dla mnie ciekawy, więc mówię oczywiście bardzo, bardzo, bardzo subiektywnie. Natomiast jeśli chodzi o warsztat somelierski, to po raz kolejny ja bardzo lubię wino i świat wina. Lubię wiedzieć i, i rozumieć lepiej to, co smakuje, czego doświadczam. Ale z takiej czysto pragmatycznej strony moim zdaniem naprawdę miło jest w momencie, kiedy jesteśmy w knajpie umieć zamówić wino. I patrząc na różne szczepy, mieć mniej więcej jakieś pojęcie, z czym to się peruje albo jakiego rodzaju efektu smaku możemy się spodziewać. Czujemy się przez to też ośmieleni w rozmowie z kelnerem i to jest w sumie podobna sytuacja jak w przypadku kawy. Kiedy chodzimy do kawiarni specialty i mamy kilka rodzajów przelewów, Ten to super jest kojarzyć, że nie wiem, jakieś kawki afrykańskie będą bardziej kwiatowe, podczas gdy te z Ameryki Południowej mogą być bardziej orzechowe czy czekoladowe. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja bardzo lubię móc uczestniczyć w tym procesie wyboru nieco bardziej świadomie. Widzicie? Wszystkie pozostałe rzeczy omówiłam w 30 sekund, a o tej kawie i winie roz... Gaduje się. Ostatnia rzecz z kategorii pasji to też coś może bardziej konwencjonalnego. Chodzi o wszelkiego rodzaju zajęcia sportowe. Może to być wejście testowe na jakiś nowy sport, bo słyszymy, że nasz znajomy chciałby chodzić na boks. Super sprawa. Możemy komuś wykupić cały karnet na zajęcia. Ja mam dużo znajomych, którzy kiedyś tańczyli i bardzo chcieliby do tego wrócić, ale jakoś tak się nie mogą do tego zebrać. I ja jestem jedną z tych osób, więc fajnie komuś wykupić karnet na zajęcia tańca albo na jakiś warsztat taneczny, yy, karnet na tenisa. Yy, I tutaj już nie sportowo, ale pomyślałam, że to też fajnie połączyć, na zajęcia z jakiegoś instrumentu. Yy, ja zaczęłam chodzić z powrotem na, na pianino po, po wielu latach, ale myślę, że gdybym dostała pakiet. Do wykorzystania do konkretnej daty zajęć pianina, to, to zabrałabym się za to o wiele, o wiele wcześniej. No i jeśli chodzi o instrumenty, tak jak w przypadku języków, warto dodać, że jest to też sprezentowanie komuś młodości umysłowej, bo są to sposoby na to, żeby trenować nasz mózg, żeby budować nowe połączenia neuronalne. No ale tak jest zasadniczo ze wszystkim. Co jest dla nas nowe. Więc wszelkiego rodzaju nowe doświadczenia to jest coś, za co podziękujemy sobie na starość. Wychodząc z pasji, wchodzimy w emocje, a emocje to też pasje, a pasją. Mogą być podróże, więc to nie jest kategoria emocje, ale to jest kategoria taka mocno podróżnicza. Podróże nas ekscytują, podróże są ogromną częścią mojego życia i podróże są ogromnym marzeniem wielu, wielu, wielu z nas. I oczywiście cudowną rzeczą byłoby zabranie kogoś w podróż, cudowną rzeczą byłoby kupienie wspólnych biletów lotniczych. Ale wiem od Was, że jest wśród Was bardzo wiele osób, które chciałyby podróżować solo, ale mają czasami obawy, i czasami potrzebujemy, żeby ktoś za nas zrobił ten pierwszy krok. Więc może, właśnie kupując komuś bilety lotnicze, bilety na pociąg, czy jakiś voucher, sprawiamy, że ta osoba ma ten ostatni element, ten impuls do tego, żeby podjąć to wyzwanie pojechania gdzieś w pojedynkę, co uważam za cudowny pomysł, coś, co ja zrealizowałam wielokrotnie i co wniosło ogromną wartość do mojego życia. I oprócz tego, Taka polecajka, która wpadła mi do głowy, to będzie bilet do parku rozrywki. Nie wiem, czy wiecie, ja kocham parki rozrywki, na pewno są wśród Was ludzie, którzy też kochają parki rozrywki i to są emocje, to są podróże, to wszystko nas łączy, wspólnie czegoś doświadczamy. I moim zdaniem, jeżeli zrobiliście odpowiedni research i ta osoba lubi tego typu rzeczy, bo jak wiemy, tutaj zdania są podzielone, to myślę, że to jest fantastyczny prezent i już nawiązałam do tego wspólnego czasu tego wspólnego doświadczania i kolejna kategoria to jest właśnie kategoria wspólny czas. Nie wiem, czy słuchaliście odcinka z dr Olgą Kamińską, ale wspólne przeżywanie, wspólne doświadczanie zbliża nas o wiele bardziej niż przysłowiowe kawki i obiadki, bo kiedy przeżywamy razem coś, nie wiem, rozwiązujemy razem jakiś problem, czy doświadczamy silniejszych emocji, nasze więzi się zaciśniają, więc kupując komuś taki prezent jednocześnie inwestujemy w naszą relację. Uważam, że jest to naprawdę przepiękne i kilka rzeczy, które przyszło mi do głowy, które są dosyć delikatne, przyjemne, niezobowiązujące to jest na przykład dzień w spa. Dzień w spa w naszym mieście. Oczywiście możemy też pojechać do jakiejś super agroturystyki na weekend i jeździć sobie tam konno czy jeździć po lokalnych winnicach, to jest ciekawe. W Polsce mamy też taką turystykę, powiedzmy, śladami rzemieślniczych wyrobów, o czym nie wszyscy wiedzą, ale mówiłyśmy o tym na przykład w odcinku z Kasią Travelicious o, o podróżach po Polsce. Mm. Ale taką mniejszą rzeczą może być choćby pójście na wspólny masaż, na masaż dla pary. Pamiętam, byłam kiedyś na takim masażu z moim bratem i bardzo nas to jakoś tak wzmocniło i dało takie poczucie, że jesteśmy sobie bliżsi, mieliśmy mega ubaw i, i uważam, że to jest naprawdę super, super, super fajny pomysł na prezent. I tak jak mówiłam, są osoby, które potrzebują. W formie prezentu dostać taki czas dla siebie, nie wiem, przychodzą mi tutaj do głowy, na przykład mamy, którym brakuje tego czasu solo, tego self-care'u, ale to przeżywanie, to relaksowanie się w grupie też jest bardzo, ale to bardzo ważne. Na przykład, jeżeli to dotyczy naszych domowników, z którymi zazwyczaj rozmawiamy na tematy poważniejsze, na tematy organizacyjne, codzienne, fajnie jest przeżyć razem coś relaksującego, ale też zbliżającego nas do siebie. No, trochę się rozmarzyłam. Mówiąc o tych wszystkich przyjemnych, emocjonujących, relaksujących i związanych z pasjami rzeczach, ale czasami są kwestie, które pomijamy, a są bardzo ważne. I uważam, że nadal podarowywanie komuś prezentów z kategorii zdrowie jest istotne. I może nie brzmi tak seksy i atrakcyjnie, ale Musicie przyznać, że my często pomijamy te sferę życia i często odkładamy wizyty u specjalistów. Szkoda nam jest po prostu pieniędzy na to, żeby w to zdrowie zainwestować. Zupełnie mnie to nie dziwi, dlatego choć mówię, może to nie brzmieć tak atrakcyjnie i kolorowo, to na koniec dnia. Nasi bliscy mogą nam za to bardzo, ale to bardzo podziękować. Co możemy komuś prezentować? Możemy komuś podarować badania. Brzmi słabo, ale słuchajcie, jakie badania? Badania w naszym domu. To jest coś, co naprawdę zmieniło moje życie, bo ja jestem jedną z tych osób, które naprawdę strasznie nie lubią chodzić na badania, tak samo jak chodzić do urzędu czy na pocztę. Ale w momencie, kiedy pani pielęgniarka przyjeżdża do nas, i wykonuje nam w 10 minut wszystkie badania. Słuchajcie, no nie ma odwrotu, to już jest tak wygodne, że, że bardziej się nie da. Oczywiście tutaj mam do polecenia u pacjenta, bo to jest usługa, która jest po prostu 10 na 10 wspaniała. Poznałam ją, robiąc sobie test na COVID w czasach, gdzie był on wymagany, podróżując w pewne destynacje. I naprawdę, moim zdaniem, to jest genialny pomysł na prezent. Kolejną rzeczą zdrowotną, w ogóle tak sobie myślę, że. Biorąc pod uwagę tematy, które tutaj poruszam, no, musiałam rozbudować kategorię zdrowia. Kolejną rzeczą jest wizyta u osteopaty. Osteopatia robi się coraz bardziej popularna. Oczywiście jest o tym podcast Karol Domarańczyk. I wiele osób chciałoby na przykład iść do osteopaty. Czasami trochę nie rozumiemy, dlaczego i czym się zajmuje taka osoba. No bo oczywiście jest to dziedzina nie tak bardzo popularna w Polsce. Generalnie uważam, że pójście do osteopaty jest świetną formą profilaktyki zdrowia, ale możemy się zgłosić do osteopaty z wszelkimi dolegliwościami z wszelkiego rodzaju bólem w ciele, dlatego że jest to metoda diagnostyczna i osteopata po prostu pokieruje nas do odpowiedniego specjalisty, co jest moim zdaniem naprawdę kluczowe. I ostatnia rzecz, nie mogłoby się obyć w kategorii zdrowia bez TCM, czyli tradycyjnej medycyny chińskiej. Uważam, że super opcją w kontekście Jakichkolwiek po raz kolejny jakichkolwiek schorzeń jest konsultacja z lekarzem medycyny chińskiej, to tak bardziej ogólnie, ale też dla osób, które na przykład mają ciekawość tego, czym jest akupunktura, o której też mówi się dużo w, wydaje mi się, przynajmniej w mojej bańce zdrowotnej. Bardzo ciekawym pomysłem jest wysłanie kogoś na akupunkturę, bo akupunktura jest w stanie pomagać w leczeniu przeróżnych, ale to przeróżnych dolegliwości. Zazwyczaj oczywiście w kontekście pracy z bólem, na przykład z migrenami. Wychodząc ze zdrowia, przechodzimy do kategorii, która może nie być tak oczywista, ale jest na maksa praktyczna i idąca z biegiem czasu, a mianowicie chodzi tutaj o subskrypcję. Super opcją jest posiadanie jakościowych produktów na stałe w naszym domu. Niejednokrotnie dostajemy jakiś prezent. Zajaramy się nim, mówiąc kolokwialnie, no ale żeby potem kontynuować korzystanie z tego, no właśnie tutaj czasami yy, pojawia się opór, pojawia się oczywiście oszczędność, czy wymaga to dodatkowego wysiłku. Dlatego, podarowanie komuś subskrypcji daje tej osobie szansę na długoterminowe korzystanie z tych świetnych, miłych, dobrych usług czy rzeczy. I tutaj. Kilka rekomendacji dla Was. Propozycja pierwsza produkty higieniczne dla kobiet. Mam tutaj na myśli podpaski, tampony, wkładki, kubeczek menstruacyjny. Ja jestem zwolenniczką kubeczka menstruacyjnego, ale też wiem, że to nie jest opcja dla każdego i czasami potrzebujemy też różnych akcesoriów, w zależności od naszych potrzeb, i każde ciało jest przecież inne. I tutaj mamy cudowną subskrypcję produktów higienicznych Jorkaja. Dlaczego uważam, że wkładki wkładkom nierówne? Dlatego, że słuchajcie, w tych produktach jest masa szkodliwych substancji, w produktach, które znajdujemy często w sklepach. Nie chcemy w tych okolicach intymnych mieć mikroplastiku, nie chcemy mieć sztucznych materiałów, więc to jest mega, mega, mega ważne, żeby korzystać z produktów naturalnych, ekologicznych, nie wiem, niewybielanych. Proszę, więc jeżeli możecie coś takiego podarować kobietom w waszym życiu, to to jest super, super, super sprawa. Druga rzecz, no nie mogłoby tego zabraknąć, to jest kawa speciality. No, dla mnie kwestia kluczowa. Jakościowa kawa musi być w domu, ale my często nie chcemy jej sobie podarować, więc jeżeli dajemy komuś subskrypcję kawki, na przykład z opcją wybierania różnych kawek, testowania różnych kawek. No, to moim zdaniem jest to strzał w dziesiątkę i najlepszy sposób, żeby kogoś zachęcić do tego, żeby na stałe z tymi kawkami został. Bo moim zdaniem, jak już się tego raz spróbuję, to nie ma odwrotu. Numer 3. Olini. Olini, czyli moja ukochana marka olejów, zakwasów, octów, ma opcję subskrypcji. Uważam, że to jest super istotne, żeby mieć te produkty z jak najlepszego źródła, jak najwyższej jakości, bo jemy je codziennie i to, co jemy, naprawdę wpływa na to, jak się czujemy. I to jest inwestycja w nasz dobrostan na lata. Jeżeli możemy mieć te produkty u swych drzwi co miesiąc, wspaniała rzecz. Następna sprawa to może być prenumerata magazynu, niekoniecznie fizycznego, to może być magazyn online, to może być jakiś portal, który lubimy czytać. Bo ja na przykład sama mam ogromną ciekawość wielu magazynów, wielu różnych dziedzin tematycznych. Ale jakoś o tym zapominam na co dzień. Za każdym razem, kiedy nie wiem, jestem na dworcu i widzę te gazety, się sobie kurczę, jak ja bym chciała mieć kolekcję tych wszystkich gazet przed ostatnich miesięcy, żeby się móc inspirować i żeby móc mieć do tego dostęp. Więc jeżeli wiecie, że kogoś kręci jakaś dziedzina, jakaś gazeta, to podarujcie mu to, bo to często są takie towary jednak luksusowe właśnie przez ten nie są pierwszej potrzeby, a już kiedy to mamy, to miło z tego korzystać. I ostatnia rzecz, w końcu słuchacie tej podcastu, to dostęp do miejsca, w którym możecie słuchać sobie audiobooków, słuchać sobie podcastów, takich które nie są dostępne dla szerszej publiczności za darmo. I tutaj świetnym przykładem jest Audioteka, która ma genialne audycje i audiobooki, programy jestem ogromną fanką moim mini. I tym sposobem powiedziałam wam o wszystkich niedotykalnych, ale jakże prezentowalnych rzeczach. Chciałabym podziękować marce Health Labs Care za objęcie patronatem prezentownika. Zachęcam Was do sprawdzenia opisu odcinka, gdzie czeka na Was dedykowany kod rabatowy od Heflapsu i strona producenta z całą ofertą. Oczywiście wszystkie linki. Które są Wam potencjalnie potrzebne, znajdziecie w opisie. Tak jak powiedziałam, mówiłam Wam o ogólnych pomysłach, ale wiele z tych rzeczy jest na tyle konkretnych i niszowych, że znajdziecie je w wybranych przeze mnie miejscach, które oferują dane usługi. Ale pamiętajcie, że możecie zrobić swój research i dopasować to do swoich potrzeb, do swojej lokalizacji i do swojego budżetu. Raz jeszcze przypomnę, że tydzień temu ukazał się prezentownik z rzeczami. Że z zeszłego roku nadal widnieje we wszystkich platformach podcastowych mój prezentownik 2021 i bardzo Wam go serdecznie polecam. Zachęcam Was do posłuchania mojej playlisty świątecznej, którą przygotowałam specjalnie z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. I mam do Was ogromną prośbę, jeśli jesteście stałymi słuchaczami i słuchaczkami podcastu, to Mega docenię to, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować, dać mu wybraną liczbę gwiazdek, napisać kilka słów opinii tutaj na iTunesie. Możecie dodać go do obserwowanych również na Spotify'u, zasubskrybować mój kanał. Za te wszystkie działania naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję. Po prostu dzięki temu podcast jest szerzej promowany. Jest wyżej w rankingu, trafia do nowych osób. Wychodzę z założenia, że jeżeli nam się coś podoba, to chcemy, aby inni też mieli dostęp do tej wiedzy. Zapraszam Was niezmiennie na mojego Instagrama, Karolina Sobańska. Tam wrzucam regularnie, piszę posty, które są takimi moimi. Małymi felietonami, i jest to bardzo fajna przestrzeń dla nas do dyskusji, bo poruszam tam tematy związane z podcastami. A teraz, w tym czasie zbliżających się świąt, jest to również przestrzeń na to, by mogła pokazać wam niektóre rzeczy, o których mówię. Planuję też spacer po Warszawie, aby poinspirować siebie i was jeszcze bardziej. No ale tak jak mówię, najbardziej cieszy mnie to, że to jest taka dla nas przestrzeń do dialogu, do wymieniania. Poglądów, miejsce na wasz feedback, także zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie i powiem wam, że szkoda, że to już koniec tego prezentownika. Mam nadzieję, że ten podział na dwa odcinki wam się podobał, że znaleźliście coś dla siebie. Sądzę, że to jest też dobry moment, żeby życzyć wam dobrych świąt, świąt, które nas nie stresują, świąt, do których przygotowujemy się przez. Cały miesiąc. Ja bardzo lubię ten okres oczekiwania na święta, ten okres wprawiania się w nastrój poprzez dekoracje, poprzez muzykę, poprzez celebrowanie z najbliższymi, właśnie poprzez obmyślanie pomysłów na prezenty w taki sposób, który daje nam radość, a nie obciąża nas, nie stresuje. Pamiętajcie o tym, że najlepsze, co możemy podarować, to jest czas. I uwaga, i bliskie Wam osoby docenią to najbardziej. Także mam nadzieję, że to będzie dla Was czas spokoju w sercu, ale też ciepełka w sercu, czas jakościowo spędzony z naszymi najbliższymi, czyli jednocześnie taki czas pełen zabawy, rozrywki, śmiechu i śpiewów, ale też głębokich rozmów, emocjonalnych chwil. I pogłębiania tych więzi, które mamy w naszym życiu, bo myślę, że warto je pielęgnować, warto być za nie wdzięcznymi, warto zatrzymać się po to, żeby podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach i również ze spokojem wejść w nowy rok. Myślę, że będę miała okazję do tego, by złożyć Wam życzenia jeszcze niejednokrotnie, ale pozwoliłam sobie poświęcić na to te ostatnie sekundy dzisiejszego nagrania. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować, a my słyszymy się już w poniedziałek o 7 rano w kolejnym odcinku podcastu. Do usłyszenia, cześć!